Las równikowy to niezwykle bogaty i różnorodny ekosystem, który stanowi dom dla wielu gatunków ptaków. Warunki życia w takim środowisku są wyjątkowe i wymagają od ptaków przystosowania się do specyficznych warunków klimatycznych i geograficznych. Lasy równikowe charakteryzują się wysoką wilgotnością powietrza, która często przekracza 80%. Dla ptaków oznacza to konieczność dostosowania się do życia w wilgotnych warunkach, co może wpływać na ich upierzenie i skórę. Dodatkowo, temperatura w lasach równikowych jest stosunkowo stała i wynosi średnio 25 do 30 stopni Celsjusza. Ptaki muszą więc radzić sobie z upałem, co często osiągają poprzez aktywność w godzinach porannych i wieczornych, kiedy temperatura jest nieco niższa. Lasy równikowe obfitują w różnorodne źródła pożywienia dla ptaków. Owady, owoce, nektar czy małe gryzonie to tylko niektóre z nich. Taki muszą jednak konkurować o te zasoby z innymi gatunkami, co wymaga od nich wykształcenia specjalistycznych strategii żerowania i polowania. Kolibry to fascynujące stworzenia, które potrafią zachwycić każdego swoim pięknem i niezwykłymi umiejętnościami. W tym rozdziale przedstawię Wam kilka interesujących faktów na temat tych małych ptaków. Po pierwsze, warto wiedzieć, że kolibry są najmniejszymi ptakami na świecie. Niektóre gatunki, jak na przykład koliberki karłowate, osiągają zaledwie 5 cm długości i ważą mniej niż 2 gramy. Mimo swoich niewielkich rozmiarów, są niezwykle szybkie i zwrotne. Potrafią latać z prędkością nawet 50 km na godzinę i wykonywać niesamowite akrobacje w powietrzu. Kolejną ciekawostką jest fakt, że kolibry potrafią poruszać się w każdym kierunku, nawet do tyłu. Są jedynymi ptakami, które potrafią to robić, co jest możliwe dzięki specjalnej budowie ich skrzydeł. Kolibry mogą również unosić się w miejscu, dzięki czemu mogą dokładnie zbadać kwiat przed wypiciem nektaru. Kolibry mają niezwykle szybki metabolizm. Muszą spożywać ogromne ilości pożywienia, aby utrzymać swoją energię. Potrafią zjeść nawet do ośmiu razy więcej niż ważą. Aby zdobyć wystarczającą ilość nektaru, kolibry odwiedzają setki kwiatów każdego dnia. Warto również wspomnieć o pięknych, kolorowych upierzeniach kolibrów. Ich pióra potrafią mienić się w różnych kolorach w zależności od kąta padania światła. Dzięki temu kolibry wyglądają jak żywe klejnoty, a ich obserwacja to prawdziwa przyjemność dla oka. Tukeni to niezwykłe ptaki, które z pewnością przyciągają uwagę swoim charakterystycznym wyglądem. Ich ogromne, kolorowe dzioby od razu rzucają się w oczy i sprawiają, że te ptaki są łatwe do rozpoznania. Ale czy wiesz, że tukeni używają swoich dziobów nie tylko do jedzenia, ale także do regulacji temperatury ciała? Oto kilka innych fascynujących faktów o tych niezwykłych stworzeniach. Po pierwsze, tukeni są doskonałymi lotnikami. Mimo swojego dużego dzioba, Potrafią szybko i zwinne przemieszczać się między drzewami w poszukiwaniu pożywienia. Ich lot jest lekki i zręczny, co pozwala im na łatwe manewrowanie w gęstym lesie tropikalnym. Po drugie, tukeni są bardzo towarzyskie. Żyją w grupach liczących od 6 do 12 osobników i często można je zobaczyć, jak wspólnie spędzają czas na drzewach. Komunikują się ze sobą za pomocą różnorodnych dźwięków, od głośnych krzyków po subtelne piski. Po trzecie, dieta tukanów jest bardzo zróżnicowana. Jedzą owoce, nasiona, owady, jaszczurki, a nawet jaja i pisklęta innych ptaków. Ich długi dziób pozwala im na dotarcie do pożywienia w trudno dostępnych miejscach, a silne mięśnie szyi umożliwiają im szybkie i precyzyjne chwytanie jedzenia. Po czwarte, tukeni są znane z tego, że potrafią upaść w gniazdach innych ptaków. Nie budują własnych gniazd, ale zajmują opuszczone dziuple w drzewach lub gniazda innych gatunków. Czasami potrafią nawet wypchnąć jaja lub piskręta z gniazda, aby zająć ich miejsce. Po piąte, tukeni mają bardzo ciekawy sposób na utrzymanie higieny. Często można je zobaczyć, jak kąpią się w deszczu, trzepocząc skrzydłami i zanurzając dziób w wodzie. Pomaga im to w utrzymaniu czystości piór i skóry. Po szóste, tukeni są bardzo ważne dla ekosystemu lasów tropikalnych. Przyczyniają się do rozprzestrzeniania nasion roślin, które zjadają, a tym samym pomagają w odnawianiu lasu. Są także ważnym źródłem pożywienia dla drapieżników, takich jak orły czy jaguari. Po siódme, tukeni są zagrożone wyginięciem. Ich siedliska są niszczone przez wylesianie i rozwój rolnictwa, a ptaki są także chwytane i sprzedawane jako zwierzęta domowe. Dlatego tak ważna jest ochrona tych niezwykłych ptaków i ich środowiska naturalnego. Czy wiesz, że papugi potrafią mówić po ludzku? Papugi są jednymi z najbardziej inteligentnych ptaków na świecie. Potrafią naśladować ludzką mowę, a niektóre gatunki potrafią nawet używać słów w odpowiednim kontekście. Istnieje ponad 350 różnych gatunków papug, a większość z nich żyje w lasach równikowych Ameryki Południowej i Afryki. Papugi mają bardzo silne dzioby, które pozwalają im na łatwe rozłupywanie orzechów i nasion. Ich język jest również wyjątkowo zwinny, co pozwala im na manipulowanie pokarmem w dziobie. Te ptaki są bardzo towarzyskie i żyją w dużych grupach. Komunikują się ze sobą za pomocą różnych dźwięków i sygnałów wizualnych. Papugi są zagrożone wyginięciem z powodu niszczenia ich naturalnych siedlisk oraz nielegalnego handlu jako zwierzęta domowe. Życie ptaków w lasach równikowych jest fascynujące i pełne wyzwań. Są one niezwykle ważnym elementem tych ekosystemów, odgrywając kluczową rolę w utrzymaniu równowagi przyrodniczej. Ich różnorodność i przystosowanie do specyficznych warunków środowiskowych są godne podziwu i zasługują na ochronę.